Biorę już młot i ruszam na robotę. Dobra, to już pakluję to. Byle mi nic nie spadło na dół, bo nie chcę mi się tego sprzątać. Zaraz posprzątam, najpierw wykleję. Trochę grubiej, to wsięknie. A tu na ścianach zostawię to. Nie będzie z tego strzelu. Tutaj najgorzej ten sufit wygląda. Gdzie fachowo? Fachowo, gdzie można ino tylko siedzieć i w sufit patrzeć. No. Dobra, muszę to ogarnąć. To. Na dzisiaj koniec roboty. Siemanko, nowy dzień mamy. Sobie poprzykręcam teraz te płyty luźne. O, tu widać. Się wbiło. Jedna i druga. Po całości. Tutaj już sobie przykręciłem 3 sztuki. Tu w miarę dobrze była ta płyta, ale tu jest trochę tak słabo. Tu już jest u góry dobrze. Tu jeszcze jest nic. Zobaczcie, jakie tu są pyły. Prawie centymetr. O panie, kto to panu tak spierdolił? Tyle, że po całości prawdopodobnie idzie błazeria taka z desek. Bo wiem, bo zrywałem tam ścianę całą. To też powinien, to prawdopodobnie jest. Teraz też ją czuć. I muszę sobie podokręcać gdzie nie, gdzie wtedy przeszpachlować po całości, podrównać. Także jest zabawy z tym trochę. Nie wiem, że mam tyle wkrętów. Będziemy szukać wkrętów, jak nie będzie. Na razie tutaj się z tym bawię. No, stabilny. To, że wkręt się nie wkręcę do końca, ale jako żeby... O! O! Teraz zobaczymy, czy to się przykręci. No ładnie. Jestem zadowolony. Razu inaczej. Kurwa, nie wiem, czy mam tyle wkrętów. Papier zerwać, żeby się nie ciągnął pod szpachelką. Też złapał, ale już nie tak ładnie. No dobra, tu przyjdzie taka warstwa z 3 mm. A, to dobre jest. Ten już wszedł do środka. Fajna zabawa. O, jak to będzie sztywne, się będzie trzymać. Dobra. Ja tak dokręcał. Pół ściany. No dobra. Żem napierdzielił już, jak widać. Grintów. Tutaj mówiłem, że ściana nie wyschła. 3 dni będzie schła, tak jak mówiłem. Nie, włączyłem farelkę taką. O!
I dosuszam to, żeby to za chwilę może podeschnąć. No wiadomo, nie za szybko. Ale dopiero dzielić mu na drugą warstwę zawsze. Wtedy znowu wsiąknie i będzie git. W sumie tak. To mówię, kurde. Jak Ukrainiec min na ruskich. Ale chyba jest efekt jakiś. Zaraz zobaczymy, czy coś widać. No kurde, niemalże równy. Bez kit. Co fachowy, co fachowy. No. Tylko wyrównać pachelkiem. Tutaj tak samo jest, prawie że równo. Nawet prawie pion jest. Tu? Też kurde. Tu może trochę, ale to jest minimalnie do wyrównania. Kurde. No bajan. Adaś, szczerze, ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś, szczerze. Jo, mów. Szczerze, to ja chcę 500 zł. Kurwa. Adaś. Jak? No kurwa, no tu jest wszystko. Wszystko jest w porządku, no porobiłeś, no wszystko dobrze, ale 250 zł i 50 zł za to wcofnięcie, no. Nie. Tutaj tą ścianę jeszcze muszę. Może nawet widać na kamerze, ale nie wiem. Tu jest taki fałd. O! Ugina się. Muszę to podokręcać. To jest dobrze. Tu mogę przykręcić ewentualnie. O, wyszedł. Muszę tak wkręcić na płasko. Najbardziej. Silny. Kurwa. Niżej przykręcę, bo tu. O to kurwa. Krzywo przykręcił. Pierdolę. Dobra, może być. Trochę odsłuchować. Tu kurwa silikon. Silikon to dziadostwo. Akryl to jest. To jest potęga. Standardy muszą być zachowane. Dobra. Tutaj dokręcę. To wyrównam. Dobrze, że tam wszędzie jest panel pod spodem, także panel decha jakaś tam zwykła. Nawet widać, jak się kusz osadza, żeby jest wypukłe było, niepodokręcane. Zastanawiam, jak oni te kręty tu przykręcali. Czy wkręty to w ogóle gwoździe były wbijane. A, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
No dobra, od razu lepiej. Podoba mi się ta robota. A jak? To kurwa tapeta luźna. Od razu czuć, czy wyciąć. O. To kurwa. Kliju. Muszę dobrze to zdzifować, bo nie może odchodzić, jak szpachel bez nakładu. Okej, okej. Peta luźna jest, ale nie chce mi się tego, chuj tam. No panie, jak to chuj tam? Dobra, ostatni wkręt i idę poszukać, bo skończyły mi się. Jeszcze za 20 bym potrzebował, a muszę trochę poprawić, dokręcić jeszcze. Podoba mi się to. Panie, idź pan w chuj. Będzie tam, będzie zajebiście, jak Gosia zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tak, będzie zajebiście, jak Gosia zrobi remont, to padną wszystkie liście. La la la.